wszystkich zgromadzonych tutaj na Placu Krakowskim, przed Pałacem Prezydenta, wszystkich tych, którym leży na sercu to, aby w Polsce ubezpieczeni, a jest ich 15 milionów ludzi pracujących, mogli mieć wybór, a nie przymus. Nie musieli pracować aż do śmierci. Nie ma potrzeby podnoszenia wieku emerytalnego do 67 roku życia. I dla kobiet, i dla mężczyzn. My potrzebujemy prawdziwej reformy. Nie chcemy pracować do śmierci. Od samego początku mówimy, że jesteśmy za reformą systemu emerytalnego. Nie mówimy nie, bo nie, ale jesteśmy przeciwko podnoszeniu wieku emerytalnego do 67 roku życia. Koniec, kropka! My tutaj jesteśmy reprezentantami nie tylko Związku Zawodowego Solidarność, ale ponad 2,5 miliona osób, które podpisały się pod tym wnioskiem i my ich dalej reprezentujemy, a także 84% społeczeństwa, które nie chce, aby ta ustawa weszła kiedykolwiek w życie. Te zawody kobiet i mężczyzn, że jest niemożliwością dopracować do 65 roku życia i 60, a co dopiero pracować w przypadku kobiet o 7 lat dłużej, a mężczyzn 2 lat. To jest skazywanie pracowników polskich na pracę aż do śmierci. Jeżeli rząd pana premiera Tuska i ci wszyscy posłowie, i już dzisiaj mogę powiedzieć, i senatorowie, którzy podnieśli rękę za tą złą, tragiczną ustawą, to mogę powiedzieć jedno, że oderwali się od społeczeństwa. Tylko tyle. Panie premierze, z Polaków leni, bo Polacy chcą dłużej pracować, tylko tej pracy po prostu nie ma, albo nie mają zdrowia. Chcemy dzisiaj tutaj prosić pana prezydenta o to, aby nie podpisywał tego, nie powiem ustawy, tego dekretu, który skazuje nas na pracę do śmierci. Bo to trzeba tak powiedzieć, bo ta ustawa została wprowadzona dekretem. Przyświeca premierowi jeden cel, za wszelką cenę przyjąć tą ustawę przed Euro 2012. Ale my nie zapomnimy i po Euro, i po Olimpiadzie. Ta ustawa prędzej czy później trafi do kosza. I to jest nasze zadanie. Panie prezydencie, chcemy, aby pan pokazał, że nie jest prezydentem Platformy Obywatelskiej, że jest prezydentem wszystkich Polaków. O to pana prosimy. Słuchajcie, nowe nasze przesłanie i hasło, nie tylko na Euro 2012, ale na walkę z umowami śmieciowymi, z tą złą ustawą, płacą minimalną, o dobro pracownika w Polsce, o to, aby nie szykanowali działaczy związkowych. Te hasło brzmi tak. I tak wygramy! NSZZ Solidarność! Robić to, co do nas należy, bronić polskich pracowników! Z jego ekspertami dotyczącej spraw społecznych. Pan prezydent podziękował, powiedział, że dogłębnie przeanalizuje z ekspertami tą ustawę. Prosiliśmy go, aby tej szkodliwej ustawy nie podpisywał. Prezydent mówi, że z drugiej strony też ma ciśnienie, jeżeli chodzi o część pracodawców, środowiska innego, którzy chcą, żeby tą ustawę jak najszybciej i w tym kształcie podpisać. Myśmy apelowali, żeby jeszcze pan prezydent sprawdził ją pod względem konstytucyjnym. Dziękuję, przyjąłem, przeanalizuję i tylko tyle, kochani. I tak wygramy. NSZZ Solidarność. Dziękuję wam bardzo.